Hej, witajcie w dzisiejszym filmie. Przejrzymy dodatki z najciekawszych magazynów LEGO z miesiąca lutego. Zapraszam. Słuchajcie, tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj przejrzymy sobie dodatki z magazynów LEGO z miesiąca lutego. A dokładnie będą to dodatki z trzech magazynów. Mianowicie z magazynu LEGO Star Wars, LEGO Friends oraz LEGO Avengers. Bo dostaliśmy właśnie w tym miesiącu lutym bardzo ciekawe dodatki do tych magazynów. Także myślę, że warto się im przyjrzeć. No a co, nie ma co przedłużać. Ja Was zapraszam na speed build owych dodatków i za chwilę każdy szczegółowo omówimy. Pierwszy dodatek, który sobie omówimy, jest to dodatek z magazynu LEGO Avengers, gdzie otrzymujemy figurkę Venoma, więc naprawdę bardzo fajnie, bo jest to dosyć rzadka minifigurka. A teraz możemy ją dosyć tanio pozyskać dzięki temu magazynowi. No i spójrzcie, ma on tutaj nadruk oczywiście z przodu na torsie oraz na główce. Z tyłu także znajdziemy nadruk pod tym plecakiem z mackami. No i właśnie owe macki, te górne, są zamontowane na takim jakby plecaku. Możemy tutaj dowolnie je wyginać i obie są w różnych kształtach, więc ciekawie to wygląda. No i jeszcze mamy dwie macki, które są zamontowane do dłoni naszej minifigurki, więc jeśli chcemy coś innego nie uchwycić, musimy niestety je odczepić, ale myślę, że można je tutaj do tyłu na te uchwyty plecaka zamontować. Także nic to nie szkodzi. No i ogólnie naprawdę figurka prezentuje się bardzo dobrze, więc możemy się tylko cieszyć, że teraz możemy ją tak tanio pozyskać. Natomiast drugi dodatek jest to dodatek z magazynu LEGO Friends, gdzie otrzymujemy czadowy zestaw do pizzy z piecem kamiennym. Nazwa może trochę przesadzona, ale rzeczywiście otrzymujemy właśnie piec kamienny do pizzy oraz tutaj stolik z przyborami do jej przyrządzenia. I może spójrzcie wpierw na owy piec. Jak widzicie, jest on dosyć tutaj ciekawie skonstruowany, chociaż ten różowy kolor klocka na samej górze przy kominie trochę nam psuje tutaj odbiór, ale i tak jest bardzo fajnie to wymyślone. Tutaj w naszym piecu znajdziemy właśnie kawałek pizzy. Jest to okrągły tile z nadrukiem, także bardzo fajnie, że taki element otrzymujemy. Dodatkowo z boku mamy tutaj przypięte wiosło, które w tym przypadku jest łopatką do wyciągania naszej pizzy z pieca. No a stolik tutaj z przyborami, no tutaj mamy chyba z prawej strony tarkę do sera. Obok też jest kawałek sera właśnie imitowany przez żółty klocek. Mamy tutaj również okrągły tile, ale bez nadruku. To ma być chyba ciasto. A z boku jest chyba ketchup oraz może bazylia. I otrzymujemy również tutaj wałek do pizzy, więc fajnie. Oczywiście to nie jest jakiś dedykowany element, tylko jest skonstruowany z paru elementów. Także może dobrze nie wygląda, ale możemy się cieszyć, że go dostaliśmy. No i ogólnie ten cały dodatek jest naprawdę bardzo udany. I trzeci dodatek z magazynu, mianowicie LEGO Star Wars, gdzie otrzymujemy figurkę Mandalorianina, więc naprawdę bardzo fajnie, bo rzadko kiedy otrzymujemy tak ciekawe i udane minifigi. No i spójrzcie tutaj na naszą figurkę. Z przodu, jak widzicie, ma szczegółowy nadruk na torsie, z tyłu na torsie również pod pelerynką, no i na nóżkach. I tak jak mówiłem, właśnie z tyłu ma brązową pelerynkę. Jak widzicie, nie jest to ta typowa pelerynka, tylko nieco węższa. Taka właśnie jak się pojawiła w Matylpaku z Mandalorianami, bo ta figurka właśnie pojawiła się w owym zestawie. Dodatkowo otrzymujemy do niej blaster. Hełm również ma bardzo fajnie nadrukowany. Oczywiście pod nim nie znajdziemy żadnego wyrazu twarzy, po prostu jest to czarna główka. No i dodatkowo mamy tutaj antenkę. I w ogóle bardzo fajnie, bo dostaliśmy tych akcesorii do hełmu naprawdę bardzo dużo. To są to aż 4 antenki i 4 wizjery, więc naprawdę możemy się tu wzbogacić o te elementy dzięki temu magazynowi. No i ogólnie figurka jest naprawdę
bardzo dobra, więc możemy się cieszyć, że taki dodatek pojawił się w owym magazynie. Podsumowując, te trzy dodatki, które Wam dzisiaj pokazałem, są naprawdę udanymi dodatkami, które pojawiły się w miesiącu lutym, także możemy się cieszyć, że dostaliśmy tak ciekawe tutaj dwie minifigurki oraz naprawdę przemyślaną konstrukcję tutaj tego pieca oraz stołu do przyrządzania pizzy, więc bardzo fajnie. No i co, możemy tylko sobie życzyć, żeby każdy miesiąc był tak udany pod względem dodatków. A na dzisiaj to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia.